Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO i mamy pierwszą próbę starcia z Registeelem. Mamy pogodę Party Cloudy, mimo wszystko najlepszymi Pokémonami atakującymi będą wciąż Machampy. Mam je najbardziej wyparapowane. Jednak w pobliżu mamy jeszcze darmowe cukierki do PJ'a, bo się bardzo przydadzą, jak będzie exp na jakimś evencie do wszystkiego, głównie do ewolucji. I to mamy darmowe ile? 20 cukierków? Chyba 20. Zatrzymaj kolega. Na grejciku. Także dla osób, które wciąż sięgają 40 levela, łapcie PJ'e, by później ewoluować na evencie z expem. 20 gratisowych. Ponad jedną ewolucję. 1500 prawie cukierków do samego PJ'a. Jednak przy tej pogodzie i przy buście jednocześnie od przyjaciół będę dzisiaj próbował, jeżeli spotkam, będę dzisiaj próbował stoczyć walkę z Marowakiem duo. Sądziłem, że będzie on solowalny, jednak na Niantic pierdzieliło go na tier 4 bez boosta pogodowego, jak i też boosta do przyjaciół. Nie można go zrobić w duo nawet. Więc mam nadzieję, że razem z przyjacielem, jak i też z boostem od pogody będziemy w stanie go pokonać. Party Cloudy, najbardziej możliwa opcja oczywiście dla Tyrków, ze Stone Age'em i Smackdownem, i istnieje możliwość, że się uda. Będziemy próbować. A w tej chwili na 10 minut od teraz zaczyna się rajd tutaj, ustawiony przez graczy z Rzeszowa. I to będzie moja pierwsza próba, tak jak mówiłem wcześniej. Pierwsza próba wygrania z Registeelem. Ale jak sami wiecie, ten Pokémon wobec mojego ostatniego odcinka, gdzie macie gdzieś tutaj w tym miejscu omówiony, nie jest w tej chwili żadną zdobyczą. Przez to, że no wciąż na gymach nie możemy umisować Pokémonów defensywnych. No i sam w sobie, poza panią, on ma maksymalnie jakieś 1200 CP, może 1300 max. Więc chyba nawet Ninetales ma lepsze CP poza panią. Lecimy na rajd. Zaczynamy już? Czy prywatne? Dobra, jeden normalna. Czas 100 sekund, wystarczająco. Oczywiście Pokémony typowo walczące, bez tutaj jakichś udziwnień. 20 osób w teamie, powinien pójść oscylując 40 sekund, strzelam. Nie dłużej. Ma dużą defensywę, ale 20 osób robi swoje. Tym bardziej, że zwróćcie uwagę, sporo 40-tek. Są też nowi gracze, to mi się podoba. Im więcej nowych, tym gra żywa. A ja mam zawsze problemy z miejscem do umiejscowienia kamery. Zawsze problemy. I zawsze muszę kłócać. Coś nowego może znajdę. No nie ma, po prostu no nie ma. Zaczynamy, 40 sekund liczmy. To jest chyba 40 padło teraz. No, 45. Byłem blisko. 45 i padł. I teraz mi się poniekąd śpieszy, bo za pół godziny jest event dla mnie EX Ride w całkowicie innym miejscu. Wow, charge TM-ka. Jeden cukierek chyba był darmowy, jest darmowy cukierek Rare Candy, oczywiście z eventu. Tutaj bonus od jednego z członków, przedstawicieli Rzeszowa. Bardzo dziękuję. Strasznie nisko ma kółeczko. Ale nie przeszkadza tutaj trafić Excellenta. Chyba w tym samym miejscu, co miał nawet Regice. Podskoczył, zmyliło mi to. Bez niczego, jak zwykle. Ja tam szczęście. Trafione. Nowy wpisik, cudownie. Żałuję czasami, że nie ma nowych wpisów, przypuśćmy, za alolańskie formy. Uprzejmie byłoby. Wonder, Defense... Nie, to nie jest setka. Lecimy. Pamiętacie tą figurkę z naszego artykułu na Day? Tak, w tym miejscu jest możliwość otrzymania EX-a.
I mój team, który dzisiaj będę wybierał do walki z Mewtwo, jest złożony nie z Tyrków, tak jak zawsze, ale z Gengarów. Bo powiem wam szczerze, że Gengary mają większe obrażenia niżeli Tyrek. I to jeszcze głównie przez pryzmat tego, że jeżeli posiada nasz Gengar mniejszą defensywę, zada większe obrażenia. Nie rozumiecie? To wiecie co? Zadzwonię najpierw do Adriana i on wam wszystko wyjaśni, okej? Traj dzwoni? Adrian. Ej, co tam? Możesz wytłumaczyć kwestię zmniejszonego defensywy na Gengarach, jak i też na innych Pokemonach, ich obrażeń i Wave DPS? No jestem troszkę zajęty, ale wyrobię w minutę. Powinienem wszystko im wyjaśnić. Dobra, ja teraz walczę z Mewtwo, a ty wytłumacz wszystko. Może jeszcze zdążysz przed tym, jak zacznę. No, trzymaj się. Na razie. Sprawa wygląda tak. W momencie, kiedy mamy Pokemona 15-15-15, to on przyjmuje obrażenia od przeciwnika w pełnej krasie, jak i też defensywa jego, czyli po prostu statystyka defensywy, obniża obrażenie przeciwnika. Jak sami wiemy, charge attack ładuje się poprzez otrzymane obrażenia, jak i też te zadane. I w tym momencie, jeżeli obniżymy wartość defensywy poprzez IV jak najniższą, to on szybciej będzie ładował charge attack poprzez otrzymane obrażenia przeciwnika, co pozwoli nam na zadanie większej ilości obrażeń z charge attacku i szybciej będzie ono załadowane. Czyli przypuśćmy, Gengar, który ma 0 na defensywie, szybciej załaduje nasz charge attack, niż Gengar, który będzie miał 15 na defensywie. Dlatego też Wave DPS poprzez obniżenie tej defensywy daje nam obrażenia wyższe na sekundę, niż ten, który ma jest w pełni 100% idealnym Pokemonem, czyli 15-15-15. A w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia, w sensie będziemy mieć statystyki 15-0-15, będziemy mieć większy DPS przez pryzmat tego, że szybciej załadujemy charge attack i pozwoli nam to na jego wykorzystanie. Mam nadzieję, że wszystko jasno wytłumaczyłem. Lecimy na rajd. I jak wszystko jasne? Mam nadzieję. Dzięki, Adrian. A my teraz startujemy. Tutaj EX Pass. Wchodzimy. 20 ja? Do nowego teamu? Nie. Jako 20 ostatni jestem. Tych Gengarów, jeżeli zostanie tutaj co najmniej 10 osób, bo się dzielimy tutaj na pół tą grupą, bo część osób żółtych i czerwonych chcą oczywiście mieć więcej tutaj boli dla naszego właśnie Mewtwo, więc powinienem zadać potężne obrażenia i może zakrawać to będzie o obrażenia w wysokości powyżej 20%. Wtedy otrzymam 3 bole za obrażenia indywidualne. O czym oczywiście wam mówiłem w ostatnim odcinku, gdzie walczyliśmy solo z Onyxem. Ja sobie usiądę wygodnie. Oczywiście najlepszy Gengar to jest ten, który ma Shadow Claw, czyli Moveset Legacy, a nie Hex na szybkim ataku. Mam nadzieję, że team mi szybciej nie padnie. I team mi padł. Musiałem wybrać jeszcze jednego Tyrka z drugiego teamu, ale to nie przeszkadza. Sprawdźmy teraz, ile otrzymaliśmy boli. 4 Rare Candy, spoko. I nic atrakcyjnego poza tym. Jeden z obrażenia, mimo wszystko jeden tylko z obrażenia. Szkoda. 10 boli. I jaki Mewtwo? 22-12, okropny. Ananasik. Ja chyba dobrej sztuki Mewtwo nigdy nie otrzymam. Cały czas poniżej tej wartości 90%. Cały czas. Niby zawsze cukierki, ale jednak nie chcę, żeby mi kolejny uciekł. Zostały 3 bole. A naprawdę 2 nawet. Dwa. Jeden bol. Ja już tego ostatniego nawet nie liczę. Czy jeden mi ucieknie? Tak coś czuję. Grejcik, słabo. Dwa. Trzy. Dla mnie to jest zawsze drugi, to jest ostatni. Drugi od końca to jest ostatni dla mnie. Bezwarunkowo. Dobra, lecimy szukać teraz rajd na Raichu, Alolan, jak i też Marowaka. Alolański Executor. Prześmiesznie wygląda na rajdzie i powiem wam szczerze, że
Mam nadzieję, że kamera nie padnie, znaczy nie spadnie, bo jest w tej chwili ustawiona w ekstremalnych warunkach. A mój Joby już nie trzyma się tak jak kiedyś, jak nowy. Jednym powinniśmy poskładać go bez problemu. No może jednak nie. Dobra, jednak trzeba więcej tych scissorów umieścić tutaj. Jednym się zdecydowanie nie da rady go pokonać. Mamy czas, nie? To umieścimy tego. Tego. Jeszcze tak nigdy nie robiłem, że w trakcie walki ustawiałem team. A Vulpix może koniec być. W sensie Ninetales. Dobra, i wracamy do teamu. W trakcie walki ustawiałem sobie team. Tego jeszcze nie grali. Mamy połowę czasu. O matko, jednak może się nie udać. Tego się spodziewałem, ale... straciliśmy sporo czasu na to, że zmienialiśmy team, więc może przy mocniejszych obrażeniach jakoś to zniwelujemy tą zmianę. Potężne obrażenia. Co to za pogoda? To jest Party Cloudy. Daj głowę. Chyba wbiję zaraz teamem, która pierwszym lepszym, który został mi. Pierwszymi pokemonami. Jeszcze raz, dasz radę. Jest. 20 sekund. Jeszcze jeden. A, Ninetales. O, jak pięknie na koniec. Wybornie. Pięknie zakończył tą walkę. Ale jednak nie jest tak łatwo, jakbym się tego spodziewał. Zdecydowanie nasz typ smoczy tutaj pozwala nam nie pokonać na jeden raz. I nie ma podwójnej super efektywności, znaczy super słabości. Podwójnej słabości. Do typu robaczego, dlatego tak jest ciężko. Grejcik wpadł. I na dzisiaj to było na tyle. I mam nadzieję, że teraz gdzieś znajdę jeszcze do końca dnia Marowaka albo Raichu.